No dobrze, zaczynamy nagranie, kochani, tak jak obiecałam, po weekendzie i będzie kawa, którą niektórzy z Was uwielbiają, a innych denerwuje. Faktycznie sama przyznaję, że jak słucham cudzych nagrań i ktoś sobie pije kawę w środku, to mnie czasem nawet drażni, no ale nic nie poradzę, że jest godzina 15:44 i potrzebuję kawy o tej porze. Słuchajcie, tak jak Wy wszyscy pewnie wysłuchałam uważnie, Wy nie musicie, bo macie od tego nas, publicystów i dziennikarzy, ale wysłuchałam uważnie założeń Polskiego Ładu, wcześniej Nowego Ładu, wysłuchałam tego, co mówił Jarosław Kaczyński, szef PiS i premier Mateusz Morawiecki i kilku pomniejszych oficjeli pisowskich i Zjednoczonej Prawicy. I potem uważnie zaczęłam śledzić dyskusję w mediach społecznościowych, w gazetach, na portalach, w telewizjach, na Twitterze, na Facebooku. Sama gdzieś tam tędy owędy, niedużo, ale wzięłam udział w tej dyskusji, a dziś rano wstałam, uśmiechnęłam się do siebie szczerze i pomyślałam, przecież te dyskusje są bez sensu, przecież my po raz kolejny daliśmy się wpuścić w maliny. Nie ma żadnego Polskiego Ładu, ponieważ nie ma ustaw. Normalna procedura przedstawiania nowego, poważnego, bardzo dużego, ogromnego, można powiedzieć, jak rzekł Jarosław Kaczyński, programu takiego polityczno-gospodarczo-społeczno-zdrowotno-technologicznego właściwie, no to jest bardzo duża rzecz. To jest ogromna rzecz. Takie rzeczy się robi niezbyt często w skali kraju. One są, zazwyczaj powinny być epokowymi krokami, epokowymi zdarzeniami i powinny to być nie tylko starannie, dobrze, sensownie, logicznie, spójnie przygotowane założenia i zbiór haseł reklamowych czy też propagandowych bardziej w tym wypadku, ale przede wszystkim do tego powinien być dołączony już dawno napisany, czy inaczej plik już dawno napisanych ustaw konkretnych i spójnych, a także tabelka ze źródłami finansowania. I wtedy to byłaby dyskusja o Nowym Ładzie. I wtedy ja sobie tutaj z tą kawką miałabym przed sobą rozłożone papiery w moim aucie na Powiślu i powiedziałabym Państwu, proszę bardzo, tutaj mamy taką propozycję, ona będzie stąd i stąd sfinansowana, taka i taka ustawa, w tej ustawie są takie i takie błędy. Tego nie ma. Oczywiście wobec tego, że tego nie ma, mówimy o zbiorze obietnic. Mówimy o tym, o czym PiS mówi i co PiS obiecuje. Natomiast nie mówimy de facto o żadnym Polskim Ładzie, więc jest to takie bardzo sprytne oszustwo, nadużycie, które się PiSowi udało. I wszyscy, ja również przez momencik, co prawda króciutki, ale jednak, może nie wszyscy, ale większość się na to nabrała. I toczą się zażarte, pełne pasji, naprawdę godne lepszej sprawy, dyskusje wszędzie i ludzie z wypiekami niektórzy na twarzy tych dyskusji słuchają. Zupełnie bez sensu, dlatego że nie ma o czym dyskutować. To tylko zbiór założeń z partyjnej konwencji, zbiór obietnic i pobożnych życzeń przedstawiony w celach czysto PR-owych i propagandowych. Tyle. PiS pokazał nieraz, a jak mówi filozof, najlepiej będziesz wnioskował o przyszłych czynach człowieka z jego przeszłych czynów. Przyjrzyj się czyjejś przeszłości, żeby odgadnąć, jak postąpi jutro. Więc przyglądając się przeszłości PiS-u widzimy, że PiS jest mistrzem, skądinąd rozumiem, bo to jest rzeczywiście fantastyczna i skuteczna metoda, w upychaniu w ustawach pewnych rzeczy po cichu, bardzo kontrowersyjnych, które forsowane w inny sposób budziłyby dyskusję, dialog społeczny, budziłyby często sprzeciw, na pewno kontrowersje, może protesty, byłoby o nich głośno. Tak jest z nowelizacją ustawy o lasach państwowych w tej chwili, która pozwoli prywatyzować lasy, bo pozwoli znajomym królika, bo w praktyce to pewnie chodzi o znajomych królika, czyli PiS-u, wziąć sobie, zamienić kawałek stuletniego wartościowego lasu na Mazurach za byle jaką działkę. Właściwie nawet nie trzeba obiecać, że nie, właściwie niczego nie trzeba obiecać. Więc jak macie Państwo jakąś obskurną, obleśną działkę przemysłową, to ją sobie zamienicie, mówiąc, że jesteście inwestorami, najlepiej pewnie powiązanymi z PiS-em będzie łatwiej, to ją sobie zamienicie na kawał wartościowego lasu.
To jest prywatyzacja lasów, po prostu. Partia, która na sztandarach niesie państwowość i wiele rzeczy prywatnych upaństwawia, tutaj prywatyzuje. Czyli tworzy się państwo w państwie, tworzy się oligarchia w ten sposób, tworzy się uprzywilejowana klasa panująca, obdarzona rozmaitymi luksusowymi dobrami i dobrami i co ja chciałam powiedzieć, nie usługami, no nieważne, dobrami. Tak samo było z pegerami. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak dyrektorzy państwowych pegerów uwłaszczali się na tym majątku za przysłowiową złotówkę, kupując te pegery i robiąc sobie tam potem zakłady pracy. Było to to samo, ale już zarabiał na tym nowy właściciel, który wziął to właściwie za darmo. W większości małych miejscowości trzeba było mieć po prostu znajomości, żeby dostać to za darmo. To nie jest tak, że każdy mógł przyjść, wziąć za złotówkę. Często robili to byli dyrektorzy tych pegerów, czyli ludzie odpowiednio umocowani. Oczywiście stwierdzenie w dzisiejszym świecie, nie tylko w Polsce, że jak się ma znajomości, to się ma wszystko, jest truizmem, bo tak jest po prostu zbudowany świat, no ale jednak proporcje tego i rozmiary bywają różne, natomiast w Polsce to ma już rozmiary monstrualne, niespotykane, dochodzące do tego, że właściwie w żaden inny sposób już prawie niczego nie można zrobić. A potem jest krzyki, krzywienie się, że ludzie są interesowni. No jak mają nie być interesowni, jak żyjemy w Republice Bananowej, gdzie można zrobić wszystko, jak się ma odpowiednie plecy, umocowania i znajomości. No ale wracając do Polskiego Ładu. Skończyłam na tym, że upycha się w rozmaitych ustawach, tak było, przypominam Państwu, z tarczą antykryzysową, kiedy poupychano zakaz zgromadzeń, zakaz demonstracji, ograniczenia swobód obywatelskich właśnie w tarczy antykryzysowej, wydawałoby się zupełnie niegroźnej, dotyczącej spraw gospodarczych. I myślę, że z Polskim Ładem będzie tak samo. Po prostu wszyscy skupili się na wielkiej konferencji PiS-u, na wielkiej fecie, na wielkiej imprezie, to poszło w mediach, będzie debata i nikt już nie zwróci uwagi na taki szczegół jak to, że potem zaczną się jedna po drugiej albo kilka nic nieznaczących naraz wyjdzie, żeby w tej jednej, jedynej wśród tych kilku przepchnąć jakiś zapis naprawdę ważny, pozwalający uwłaszczyć się na czymś, coś sprzedać, zarobić miliony czy dziesiątki milionów złotych ludziom władzy lub związanych z władzą. Jesteśmy teraz świadkami prywatyzacji kraju na niebywałą skalę i tak się to właśnie robi. Jeżeli chodzi o same założenia Polskiego Ładu, czyli właściwie te obietnice i zbiór pobożnych życzeń, bo tylko o nich możemy dyskutować, no to mogę rzec tyle, że pokazują one pewien styl myślenia PiS-u i tutaj brawo dla PiS za konsekwencje. I mówię to bez ironii, bo Państwo często jak mówię takie rzeczy, to się oburzacie, że ja może popieram PiS, a co bardziej gustujący w teoriach spiskowych mówią, że PiS już mnie kupił, bo powiedziałam, że brawo dla PiS. No trzeba słuchać ze zrozumieniem. Tak, brawo dla PiS, bo oni są politycznie skuteczni. Nie trzeba się z nimi zgadzać, nie trzeba, broń Boże, na nich głosować, żeby tak myśleć. Oni są politycznie skuteczni, ponieważ osiągają swoje cele, a polityka, co Państwa może zgorszy i zdziwi, że ja tak mówię, to nie jest moralność. To nie są wzniosłe hasła i ideały, tylko to jest skuteczność, po prostu. To jest umiejętność sformułowania pewnych celów, postulatów, programu, a następnie realizowania tych celów najprostszą, najskuteczniejszą, najszybszą możliwą drogą, najbardziej korzystną dla podmiotu, który realizuje te cele, czyli dla określonej partii. PiS tę umiejętność posiadł w stopniu nieprawdopodobnym. No i tutaj zostawił przeciwników daleko, daleko w tyle. Nawet ktoś złośliwy napisał na Twitterze, złośliwy, ale myślę, że było w tym ziarno słuszności, że gdyby opozycja była równie skuteczna co PiS, to już dawno przedstawiłaby postulaty Polskiego Ładu jako swoje i PiS na konwencji musiał obyć by się smakiem. No opozycja potrafi tylko krytykować PiS, ponieważ jest niezbyt mądra, a krytykują tylko ludzie, którzy są dwa kroki za nami, pamiętajcie. Widziałam takiego mema na Facebooku, że nie przejmuj się o tym, co ludzie mówią o tobie za twoimi plecami, ponieważ jeśli obgadują cię plecami, to znaczy, że są dwa kroki z tyłu, dwa kroki za tobą. Nie nadążają za tobą, widzą tylko twoje plecy. Bardzo mi się to podobało, bo to jest prawdziwe i doskonale oddaje relacje PiS-opozycja. No można krzyczeć, tupać i nie wiadomo co robić, ale PiS to mistrzowie wykorzystywania wszystkiego.
okoliczności, koniunktury, propagandy, wpadek oponentów politycznych. Wiedzą też, kiedy się czasami cofnąć, jak już są za silne protesty czy coś. Wiedzą, gdzie jest ta granica, poza którą tak się zaogniają nastroje społeczne, że oni już po prostu mogliby na tym bardzo stracić i wtedy się umiejętnie wycofują. Dlatego moim zdaniem nie tracą, dlatego mają doskonałe sondaże, o których opozycja mogłaby naprawdę marzyć. Opozycja tymczasem zajmuje się swoimi kłopotami. Borys Budka, tajemnica Poliszynela, że bardzo źle rządzi w partii, że Grzegorz Schetyna, mimo że krytykowany, ja sama go krytykowałam, jeżeli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, takie okropne, odhumanizowane pojęcie z języka technokratycznego, biurokratycznego, był o niebo lepszy, umiał w tę grę. Budka nie umie. I w bardzo krótkim czasie po przejęciu przez niego władzy w Platformie ludzie się zantagonizowali, znienawidzili, zaczęli intrygować, kłócić się ze sobą w sposób niebywały wcześniej w Platformie, mimo że oczywiście jak w każdej partii House of Cards tam się odbywało regularnie. Proszę Państwa, PiS ma szczęście. PiS już któryś raz to obserwuje, nie tylko te rządy i poprzednie, ale jeszcze poprzednie. Kiedy zaczyna rządzić, ma koniunkturę gospodarczą, sprzyjają mu jakieś zdarzenia zewnętrzne. No teraz jest plan odbudowy, będą gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej. I PiS się, kurczę, zawsze na to wszystko pisze. I to, co robi PiS szokującego i oburzającego, dotyczy, obchodzi niewielką liczbę ludzi, bo sądy ludzi nie obchodzą w Warszawie, w Krakowie, w mniejszych miastach, w większych miastach się może tym przejmujemy, ale ogólnie są statystyki. W szoku byłam, naprawdę byłam bardzo zdziwiona, kiedy się kiedyś z nimi zapoznałam, że tak naprawdę znakomita większość Polaków nigdy nie jest w sądzie. Poza może nabyciem spadku czy ewentualnie rozwodem, nie zna sali sądowej. Ludzie po prostu nie korzystają z sądów. Problemy sądowe, niezależne sądownictwo to są pojęcia bardzo abstrakcyjne dla większości ludzi. PiS z tego korzysta i wie. I wie, że jak uderzy w wolne sądy, w wolne media, wolność słowa, ani wolności w ogóle i swobody obywatelskie też nie są nikomu potrzebne. Zastanówcie się Państwo, komu potrzebna jest wolność słowa? No co, garstce dziennikarzy, pisarzy, twórców? Ludzie nie są twórcami, nie są dziennikarzami, nie potrzebują wolności słowa. PiS umiejętnie uderza w te obszary, których ludzie nie potrzebują. Wiadomo, że bliższa ciału koszula. Natomiast tam, gdzie potrzebują, czyli na przykład te 500+, to PiS daje, PiS jest. Ludzie czują obecność PiSu. Ludzie czują, że dzięki PiSowi im się poprawia. I dokładnie tę tendencję widać w Polskim Ładzie. Sama słyszałam wypowiedź jakiegoś polityka PiSu i pomyślałam, aha, tu jest pies pogrzebany, który z rozbrajającą tak naprawdę szczerością powiedział, no dobrze, no może to uderzy w klasę średnią, może to uderzy w przedsiębiorców, może 10 tysięcy to faktycznie nie jest próg bogactwa, za które należy karać ludzi i nie wiadomo czego od nich wymagać, no ale przecież my mamy dane, które świadczą o tym, że struktura wynagrodzeń jest taka, że większość ludzi zarabia 2-3-4 tysiące, więc większości ludzi to, że powyżej 10 tysięcy złotych się płaci wyższe podatki, to nikogo nie obchodzi. PiS daje prezent swojemu elektoratowi, dlatego niektórzy komentatorzy uważają, że w ogóle ten Polski Ład oznacza, że będą nowe wybory. Ja nie jestem przekonana. PiS po prostu, nawet nie to, że daje klapsa przedsiębiorcom, którzy nie są jego elektoratem. PiS robi dobrze, wybaczcie kolokwializm, swojemu elektoratowi, tym biednym. O tym, że dlaczego biedni są elektoratem, zresztą nie tylko PiS-u, wszyscy się umizgują do biednych. Kiedyś się zastanawiałam, dlaczego nikt się nie umizguje do klasy średniej, tworzącej PKB, tworzącej elity, wydającej z siebie liderów, tworzącej trendy, pchającej tak naprawdę kraj, także mentalnie zawsze i edukacyjnie do przodu. Dlaczego wszyscy się umizgują do biednych, którzy walczą o przetrwanie? No, wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta, bo biedni statystycznie częściej są sfrustrowani, zgodnie z podstawowymi zasadami psychologicznymi obwiniają innych o swoje niepowodzenie, nawet jeśli sami są winni, bo nie potrafią, nie chce im się, nie mają pomysłu, wolą robić coś innego, bo oczywiście jest też mnóstwo takich ludzi, bo zawsze lubimy w telewizji mówić o biednych, którym się noga powinęła i takich też jest mnóstwo. Ale jest też mnóstwo ludzi, którzy po prostu są biedni, bo im się nie chce robić nic i tyle. Jest nawet dowiedzione, są takie badania, że w każdym kraju, choćby nie wiem jakie było prosperity gospodarcze, nie wiadomo jak dobrze by się wiodło, to zawsze będzie około 5% bezrobotnych. To są ci ludzie, którym się po prostu nie chce pracować.
Ale tacy ludzie też zazwyczaj szukają usprawiedliwień na zewnątrz. Oni przecież nie powiedzą, bo to byłoby niezgodne z jakimś nawet psychologicznym instynktem samozachowawczym. Oni przecież nie powiedzą, no mi się nie chce. Tak, to moja wina, mi się nie chce, to był mój wybór. To trzeba zwalić na kogoś, bo tamten to ukradł, bo tamten mi utrudnił karierę, bo gdyby nie ten polityk, to ja bym tutaj miał kokos. I tu na białym koniu wjeżdżają populiści, którzy mówią tym biednym, tak, to nie wasza wina, to ich wina, my znamy winnego, my go ukażemy i od tej pory już wszyscy będziecie bogaci, wszystko będzie dobrze. My znamy bardzo łatwe, niebywale banalne odpowiedzi na trudne pytania, najtrudniejsze, jakie sobie można w życiu postawić. I tym jest właśnie Polski Ład. Umizgiwaniem się do swojego elektoratu, kosztem ludzi, którzy i tak na PiS nie zagłosują, czyli tej biednej, uciśnionej, poniewieranej już bardzo klasy średniej i tyle. No ale opinia publiczna pozwala, żeby uszło to PiS-owi na sucho. Mało kto zwrócił uwagę w ogóle na ten brak ustaw. Coś tam sobie ludzie popiskują, parę stowarzyszeń pracodawców czy przedsiębiorców wyda jakieś oświadczenia i tyle, i to wszystko. I nic się innego nie zadzieje. Ja bym się jednak z głębokimi analizami wstrzymała do czasu, kiedy będą ustawy, bo przeczucie, doświadczenie życiowe i takie płynące z obserwacji PiS-u mówi mi, że będą to jednak niezłe kwiatki, a może nawet coś dużo gorszego niż kwiatki. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim wspierającym mnie na Patronite. Dziękuję wszystkim, którzy są w mojej grupie zamkniętej na Facebooku. Dziękuję wszystkim, którzy mnie śledzą na mediach społecznościowych, tutaj na YouTubie odtwarzacie i komentujecie, zażarcie i polemizujecie, i wkurzacie się, i cieszycie, i pozdrawiacie. Tak się cieszę naprawdę, po to pracuję i jestem szczęśliwa, kiedy to widzę i kiedy widzę odzew z Państwa strony. Jesteście wspaniali, dziękuję. Na koniec powiem, że pogoda mnie fantastycznie zaskakuje i strasznie się z tego cieszę. W Warszawie jest w tej chwili może troszeczkę deszczowo, ale jest 17 stopni, więc właśnie można sobie kupić kawkę i nawet jadąc autem ją wypić. Można też wysiąść z auta i sobie nawet spontanicznie gdzieś pospacerować. W Warszawie do takich spacerów, na przykład po Wiśle, jest bardzo dobrym miejscem. Ściskam Was mocno i do następnego felietonu.